jest doskonały do jeździe po mieście, w mieście. Zwinny, zwrotny, bardzo łatwo manewrować, zaparkować. Chociażby dzięki funkcji City, wspomagania kierowniczego, czyli po przyciśnięciu jednego przycisku zwiększamy siłę wspomagania, czyli kierownica po prostu dosłownie jednym małym palcem można kręcić kierownicą w miejscu. Fiat Panda najczęściej doceniany przez rodziny mieszkające w mieście jako auto takie drugie w rodzinie, prawda? Czyli służące do dojazdu, do pracy z dziećmi, na zakupy, tak? Chwalone przede wszystkim za wielkość wnętrza, tak? Która zawarta jest mimo wszystko, można powiedzieć, w małej przestrzeni, bo samochód ma poniżej 4 metrów długości, a zatem do miasta bardzo łatwo zaparkować, manewrować, a coraz ciaśniej na naszych również kielerskich ulicach. Przez to ten samochód jest najbardziej doceniany, tak? Że jest w miarę mały, ale z drugiej strony nie traci nic na swojej funkcjonalności. Mówił Pan, że jest to dość tani samochód, a jednak wygrywa w niektórych rankingach. Tak, poprzez z jednej strony dobrą cenę, jest dostępny dla szerokiej gamy odbiorców, z drugiej strony Fiat, idąc z jednej strony w kierunku ceny, czyli tworząc ten samochód, można powiedzieć, jako jeden z najtańszych na rynku w tej klasie, nie poszedł w stronę złej jakości, bo wręcz przeciwnie, samochód zajął pierwsze miejsce w testach niemieckiej firmy ADAC, która specjalizuje się w testach samochodów w klasie samochodów miejskich. Co Pan może powiedzieć o tym egzemplarzu, który jest do wygrania w konkursie Echa Dnia? Bardzo bogato wyposażony, także dostarczy na pewno osobie, która go wygra, wiele radości i przyjemności z podróży i jazdy tym samochodem. Marka produkująca nie tylko samochody, ale także i silniki, stosuje swoje silniki również i w innych pojazdach, także słynie z bardzo dobrych silników benzynowych i diesla. Tutaj akurat prezentowany silnik jest to silnik 1.1, 54 konie mocy, silnik benzynowy. Czyli oszczędność i komfort jazdy, tak? Na pewno tak. Jak do tej wielkości auta, szczególnie do jego masy, spokojnie te 54 konie i ta pojemność 1.1 jest wystarczająca, a przy tej niewielkiej pojemności samochód zużywa bardzo mało paliwa. Bagażnik jak na tą klasę pojazdu jest naprawdę duży i wystarczający do codziennego użytku, do codziennych zakupów. Zagospodarowano również miejsce na koło zapasowe, które znajduje się pod dywanikiem, w odróżnieniu od niektórych aut, które to koło mają po prostu pod samochodem, więc na przykład zimą chcąc wymienić takie koło, na pewno jest tutaj łatwiej, bo ten dostęp jest łatwiejszy i koło jest czyste, nie tracąc przy tym nic z funkcjonalności bagażnika. Na pewno duży, o czym świadczą gabaryty zewnętrzne, na pewno niezawodny, o czym świadczą rankingi, na pewno wystarczający do takich celów typowo miejskich. Do tego 3-letnia gwarancja bez jakichkolwiek limitów kilometrów, to też rzadko się zdarza. Myślę, że upewniają, że to auto zasługuje na uznanie.